Mam pisać o Meksyku. Jeszcze mi w uszach brzmi chaos dźwięków. Przed oczami płyną fale barw, powonienie mam pełne słonej woni mórz i puszcz tropikalnych. Mieni mi się w oczach, mierzchnie i rozjaśnia tajemniczy górzysty kraj za oceanami dalekimi. Dusza ludu meksykańskiego przedziwna garnie mi się do rąk, by wyprysnąć za chwilę. Kiedy nasz Lerdam przybił do Veracruz. Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Estrellas, palmera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Meksyk, jakżeż mało o nim wiemy, nie podejrzewając nieraz, jak wielkie możliwości ten kraj mieści. Terytorium jego 1,987,000 km². Równe jest Anglii, Francji, Niemcom, Belgii, Holandii, Danii, Włochom, Grecji, Kubie razem wziętym. Oto powstał, odrodził się dawny pogański Meksyk. Meksyk Zapoteków, Tolteków, Szyszymeków, Otomitów, Tarasków, Meksyk, Azteków. Dla mnie najbardziej ciekawe i najbardziej tajemnicze są piramidy w Chichen Itza i Uxmal. Ta budowla to tak zwany zamek w Chichen Itza. Skonstruowano piramidę w ten sposób, że podczas przesilenia dnia i nocy wschodzące słońce zsuwa się po splotach węża, symbolizującego ważnego w panteonie Majów boga Kukulkana. Tutaj czekałem przez parę miesięcy na okazję, żeby sfilmować
takiego słonecznego węża, który się ześlizguje po piramidzie wojowników Ciesienica w czasie przesilenia wiosny z latem. Kto wie, zastanawialiśmy się patrząc na boisko do peloty, czy ta gra wyobrażona na reliefach nie miała również znaczenia astronomicznego. Może symbolizowała pojedynek dnia z nocą? Tak, mol też został przeniesiony przez Tolteków. Znaczenie oryginalnej rzeźby nie zostało jeszcze rozszyfrowane ostatecznie. Do dzisiaj dziewczęta Majów wierzą, że jeśli usiądą na tym posągu, wnet zostaną pobłogosławione. Przeważa przekonanie, że ten okrągły budynek, nazywany El Caracol, ślimakiem, albo też obserwatorium, służył kapłanom Majów do śledzenia ruchu ciał niebieskich. Ośrodki ceremonialne budowano tam, gdzie były studnie. Nazywano je cenotes, świętymi studniami. Cenotes są jedynym, oprócz deszczu, źródłem wody. Co do bogactwa swojego, kraj ten nie ma równego sobie na kuli ziemskiej. Położony pod tropikami, wzniesiony wysoko, ma wszystkie temperatury, a więc i całą florę całego świata. Solo sé compartir, sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella y soy hijo de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad.
porque eres el origen de la vida. Madre selva, yo te alabo, madre selva, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde nace el aire puro que respiro. En tus selvas y a tus ríos, donde nace el agua pura que el yaquecito.